mogli pograć w grę komputerową, wesoły pan kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy? Nie, Pepo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. A może by tak go wyłączyć, a potem znowu włączyć. Tata Świnka naprawił komputer. Hurra, tato! Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę Świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Teraz moja skrzyneczka jest pełna. George, nie możesz zaglądać do środka. George chciałby wiedzieć, co jest w środku sekretnego pudełka Pepy. Jeżeli chcesz, możesz spróbować zgadnąć. Dinosaur! George myśli, że Pepa schowała do pudełka dinozaura. Och, George! Bez przerwy mówisz tylko o dinozaurze. Tak czy siak, dinozaur jest za duży, żeby się zmieścił w pudełku. George nie umie zgadnąć, co jest w pudełku. Tata Świnka czyści obrazek. Tato, to moje sekretne pudełko. Mamusia je dla mnie zrobiła. To bardzo ładnie, Peppo. Co tam masz? To tajemnica. George próbował zgadnąć, ale mu się nie udało. Mogę spróbować? Tak! Włożyłaś do środka moje okulary? Nie! Swoje okulary masz na głowie. Więc tu są. Gapa, tatuś. Nie zgadłeś, co tam mam. No cóż, włożyłaś tam buty mamy? Nie, znowu nie zgadłeś. To nie to. Pepa lubi sekrety. Mamo, nikt nie wie, co jest w moim pudełku. O, co masz, George? Zrobiłam też pudełko dla George'a. Trzyma tam sekretne rzeczy. Tylko George wie, co jest w środku. O! Pepa bardzo by chciała wiedzieć, co jest w pudełku George'a. Czy to twoja ulubiona zabawka dinozaur? Nie. Zabawka George'a, jego dinozaur, wcale nie jest schowana w pudełku. Pepa, George, widzieliście gdzieś okulary taty Świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Pepa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty Świnki. Okropne. Tata Świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata Świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato Świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato! Pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Pepo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Pepa i George szukają okularów taty. Pepa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty Świnki nie znalazła. O!
George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. Sprawdźmy na górze, w sypialni rodziców. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Peppa musi zgadnąć, gdzie George się schował. Znalazłam! Peppa znalazła George'a. George, znalazłam cię bez trudu. Teraz kolej Peppy, żeby się schować. Raz. Trzy. Pomogę George'owi liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobrze, George, otwórz oczy. George musi zgadnąć, gdzie ukryła się Peppa. Aha. Peppa nie schowała się pod stołem. George, spróbuj poszukać jej na górze. Peppy nie ma pod łóżkiem. Co to za dziwny hałas? Peppa nie ukryła się za zasłoną. I znowu ten dziwny dźwięk. Co to może być? George znalazł kryjówkę Peppy. George mnie znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. O, wielkie nieba. To chyba nie tak powinno brzmieć. George też chce spróbować. Tak je trzymaj, George. To też nie brzmiało dobrze. Niełatwo jest grać na skrzypcach. Peppo, może lepiej pójdzie ci gra na bębenku. Dziękuję, tato. Od razu lepiej. Peppa uwielbia grać na bębenku. Ha, ślicznie. Tak, to brzmi świetnie. A to stary akordeon taty świnki. Grałem na nim dla mamy świnki na pierwszym spotkaniu. O, tato świnko, pamiętam ten dźwięk. George też chce zagrać na akordeonie. Na pewno, George. Cóż, akordeon to trudny instrument. George, akordeon jest prawie tak trudny jak mój bębenek. Dobrze, George. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato, czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? Wiatr się zerwał. Nareszcie wieje i latawiec może latać. Wiatr jest silny. Wiatr jest nawet teraz bardzo silny. George!
Pepo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow! Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. No tak, tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej, och. O! Nie płacz, George, tata zdejmie latawiec. Hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Peppa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci. Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Ładna Poli. Ładna Poli. Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą. Mamusiu, czemu Poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli. Słodka mała papuga. Chodźcie wszyscy. Herbata. Pepo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. Peppa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam. Ale jesteś hałaśliwa. Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi Poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie. Hurra! George, powiedz coś do Poli. George jest troszkę onieśmielony. I George doskonale się bawią z papugą Poli. Ja jestem Peppa. Ja jestem Peppa. A, wygrałam, tatusiu. O, sprytnie, Peppo. George? George, co ci jest? George, zgubiłeś pana dinozaura? George zgubił pana dinozaura. Nie martw się, George. Znajdziemy pana dinozaura. To robota dla detektywa. Tato, kto to jest detektyw? Detektyw? To bardzo ważny ktoś, kto potrafi odnaleźć różne rzeczy. Ja to potrafię, tatusiu. Dobrze, Peppa będzie detektywem. George, jestem detektywem i pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? George nie wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem! Wiem, gdzie on jest! George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli.
Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. O. Już wiem. Wiem, gdzie jest pan dinozaur. George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. O. Może poszukamy w ogrodzie. Tak, w ogrodzie. Właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Peppa i George uwielbiają bawić się w ogrodzie. George, rzucę do ciebie piłkę, a ty ją złapiesz. George, proszę, przestań czkać. George! Teraz ty rzucasz piłkę do mnie, a ja muszę ją złapać. George! Niestety, czkawka George'a psuje całą zabawę. George, wiem, jak pozbyć się czkawki. Zrób dokładnie to, co powiem. Pokłasz swój czubek głowy i brzuszek. Dobrze, już nie masz czkawki. Sposób Peppy na pozbycie się czkawki okazał się nieskuteczny. George, wszystko zrobiłeś źle. Znam lepszy sposób, żeby wyleczyć czkawkę. Najpierw podskocz 3 razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy. Nowa kuracja Peppy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Peppo, dokuczasz George'owi? Ach, nie, mamusiu. Uczę go, jak łapać piłkę. Serio? Wiem, jaka gra go nauczy łapać piłkę. Nazywa się Świnka w środku. Peppo, weź piłkę i ustaw się tam, a ty, George, stań tutaj. Dobrze. Musicie rzucać piłkę do siebie i starać się mocno ją złapać. Ja będę świnką w środku. Mamusia jest świnką w środku. Łap, George. O, pudło. George złapał piłkę. Brawo, George. Teraz rzuć piłkę do Peppy. Już, rzucaj. O, próbuj. George nie może przerzucić piłki nad mamą świnką. Rzucaj, George. Podaj do mnie. Chłoptas, George. Też tak potrafię. O. Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Peppa lubi opiekować się swoim młodszym braciszkiem George'em. George, poszukajmy większych kałuż. Peppa i George świetnie się bawią. Peppa znalazła małą kałużę. George wskoczył do ogromnej kałuży.
Spójrz, George! Tam jest naprawdę wielka kałuża! George chce pierwszy wskoczyć do kałuży. Stój, George! Muszę sprawdzić, czy tu jest bezpiecznie. Dobrze, możesz tu wskoczyć. Nie płacz, George! Muszę cię pilnować. Peppa i George świetnie się bawią w kałuży. Słuchaj, George, chodź, zawołajmy tatę. Wielkie nieba. Tato, tato, czy wiesz, co robiliśmy? Niech pomyślę. Czy oglądaliście telewizję? Nie, tatusiu. Kąpaliście się. Dobrze. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Peppa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. Musisz być cierpliwa, Peppo. To potrwa bardzo długo. Peppa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. Nie martw się, Peppo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Chodź już, Peppo. Pa, pa, dziadku. Pa, pa, truskaweczko. Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Peppy. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek Świnka znalazł coś specjalnego. Truskawki! Dziadku, jesteśmy! Peppa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz! O! Truskawki! Dziękuję, dziadku. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak. Teraz niech George coś wybierze. Tak, ty wybierasz, George. Weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George? Chcesz posadzić marchewkę? Nie. Ja umiem jeździć bez doczepianych kółek. Me, ja też. Ja też. Zjeżdżajmy jeszcze raz. Jedziesz z nami, Peppo? Nie, ja zostanę tutaj. Me, na razie. O. Peppa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Peppo, zdejmijmy je. Tata Świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Peppy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak. Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem. Tak, tak. To nie jest śmieszne. Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci, Peppo? O tak, tato. Dobrze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato. Spokojnie, trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Peppo. Trzymaj, tato. Pedałuj dalej. Peppa jedzie bez dodatkowych kółek. O, tato, udało się! Już sama sobie doskonale radzisz. Serio?
Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko. O, nie potrzebuję już dodatkowych kółek. To jest mój młodszy brat. Witaj, George. Chciałabym mieć takiego braciszka jak George. Naprawdę? Cześć, jestem pies Dany. To jest dinozaur? To jest zabawka dinozaur. Dinosal. Cudownie. Dinosal. Dinosal. O, naprawdę przerażający. Cudownie. George to mój młodszy braciszek. Jest cudowny. Peppa jest dumna ze swojego młodszego braciszka George'a. Pokażemy George'owi, jak się maluje obrazki. George nie najlepiej maluje. Może w takim razie pomożesz mu? Tak, oczywiście. Mogę go nauczyć, jak rysować kwiatek. George, teraz cię nauczę, jak rysować kwiatek. Najpierw malujesz duże kółko. Nie, George, to nie ten kolor. Teraz możesz narysować płatki. George, nie taki kształt. Teraz malujesz łodygę i listki. Świetnie. George, wszystko zrobiłeś źle. Przecież chciałeś pobiegać, tato Świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Peppa i George lubią karmić kaczki. One wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Kaczki chciałyby jeszcze. Tak wygląda gimnastyka taty. Co? Powtarzam wam, nie mamy chleba. Zjadłyście wszystko. Mamo, jest jeszcze ciasto owocowe. O, jeżeli coś zostało, możesz oddać kaczkom. Wszyscy lubią ciasto owocowe domowej roboty. O, pszczoła! Nie znoszę pszczół! Sio! Co ty, mamo świnko? To tylko mały owad. O, odejdź, pszczoło! Stój spokojnie, mamo świnko, wtedy odleci. No proszę, należało spokojnie stać. Oj, odlatuj. Odejdź. Pomocy. Zdejmijcie je ze mnie. Ojej. Chyba pszczółka nie urządliła taty. Odejdź stąd, mała zmoro. Nie, tata za szybko biegnie. Nie zdąży go urządzić. Ratunku. Zjedzmy ciasto, zanim ta pszczoła tu wróci.